A proszę nam powiedzieć, jak wyglądała szkoła kiedyś i jak zmieniła się dziś? Szkoła przede wszystkim była dużo mniejsza, ale było więcej dzieci. Nie było tej części szkoły wybudowanej, wiecie, że nazywamy ją nową, nawet jak mamy dyżury, a było o połowę więcej uczniów. Jest mało osób, może być w zerówce jest 7 osób. Będzie 8 klas. Będzie 8 klas, może, bo chcą zamknąć naszą szkołę. Teraz są zebrania, czy zamkną, czy nie zamkną. Nie będziemy w gimnazjum. Nie będziemy w gimnazjum, no. Szkoła jest bardzo fajna, więc polecam. Proszę powiedzieć nam kilka słów o historii swojej szkoły. Ja nie chodzę do tej szkoły, ja chodzę do szkoły w Szczecinie, ale jest piękna, jest super i no, często się tam bawię po szkole, chodzę na górki, gram z chłopakami w koszykówkę, w piłkę. A proszę nam powiedzieć kilka słów o historii szkoły. Ja jeszcze tak dobrze nie pamiętam takiej historii, ja mogę powiedzieć to co najbliżej. Szkoła powstała w 1969 roku. Też od razu była szkoła, prawdopodobnie nie pamiętam, czy 6-klasową, czy 8-klasową. W 2002 dostaliśmy pozwolenie, została szkoła oddana, mamy wybudowaną szkołę. Wiecie, że mamy salę gimnastyczną, możecie zapytać się rodziców, jak wyglądały WF-y kiedyś. Kiedyś były jak? Nieważne, czy deszcz padał, czy nie, trzeba było iść na boisko. A jak bezpiecznie spędzić ferie? Po pierwsze, bez zgody na przykład rodzica i niesprawdzenie, jaka jest grubość lodu, no nie wchodzić na zamarznięte jeziora albo właśnie takie zbiorniki wodne, no chyba, że jest właśnie gruby lód i pod opieką rodzica. Nie zjeżdżać tankami na ulicę. A z kim najbardziej lubisz się bawić? Z moim przyjacielem Michałem, który chodzi ze mną do klasy. Dobrze, a jak bezpiecznie spędzić ferie? No przede wszystkim musicie sami o siebie zadbać, bo rodzice mogą wam dużo powiedzieć, nauczyciele również, ale jak sami nie będziecie pilnować, gdzie chodzicie i co robicie, no to niestety wtedy może stać się coś złego. Przede wszystkim nie wchodzimy na zamarznięte stawy, a wiem, że lubicie. Jak bezpiecznie spędzić ferie? Nie wchodzić na zamarznięte jeziora bez pozwolenia rodziców. Nie wjeżdżać sankami na jezdnię. A pani jak spędzała ferie? O, różnie. Przede wszystkim wyjeżdżałam na zimowiska. Razem z braćmi. Także przede wszystkim w górach. A jak wyglądała wasza szkoła kiedyś? Nie wiem. Było mniej osób i nie była... Było więcej osób i nie była tak rozbudowana sala gimnastyczna. Jak spędzacie ferie zimowe? Ja przyjechałam do kuzynki do Narostu i tam chodzę z nią na spacery, bawię się z jej psem, no i różne. Ja przyjechałam do kuzynki do Czartorii i spędzam z nią ferie. A czy lubicie lecieć bałwana? Oczywiście. Lubię. Jakie zabawy są najlepsze na ferie? Jakby był śnieg, to na przykład na sanki, lepienie bałwanów, rzucanie się śnieżkami, ale nie twardymi. W tamtych czasach jeszcze nie było tak popularne narciarstwo jak teraz, że wszędzie żeśmy jeździli. Przede wszystkim było zjazdy na sankach, na workach ze słomą zjeżdżało się. Później były opony dla takich na zimowiska przygotowywane, na oponach zjeżdżaliśmy. Próbowaliśmy budować iglo, chociaż w naszych warunkach mimo wszystko w górach nam nie wychodziło. I dużo się chodziło po śniegu, naprawdę bardzo dużo żeśmy spacerowali. Prawie codziennie, nieważne jaka była pogoda, kazali nam iść w góry. A jak nie ma śniegu, to berek chowany, takie nieśniegowe rzeczy. Jakie zawody są najlepsze na ferie? Najlepsze na ferie są wyjścia na dwór, zabawy na śniegu, zjeżdżanie na sankach. A jakie zabawy są najlepsze na ferie? Na ferie to myślę takie, że co sobie wymyślicie, prawda? Fajnie by było, żeby był dla was śnieg, prawda? Też. Żebyście mogli, nie wiem,
korzystać ze śniegu, na sanki wyjść, a jeżeli nie ma śniegu, no to wspólnie z kolegami się spotkać, wymyślić sobie samemu zabawy. Najfajniejsze są, powiem wam, takie stare zabawy wymyślone z kamyczków, z jakichś, nie wiem, gałęzie można wykorzystać. Także dla was inwencja twórcza. A gdzie pani najbardziej lubiła się bawić? Na dworze przede wszystkim i wyjeżdżać w góry. A jak spędzacie ferie zimowe? No ferie, no niestety ja nie mam ferii zimowych jako takich. Moja żona pracuje co prawda w szkole i ma te ferie. No ja jestem w pracy, tak więc nie wiem, czy uda mi się gdzieś wyjechać na te ferie, ale mam nadzieję, że przynajmniej na jakieś 2-3 dni znajdę się gdzieś może, znajdzie się czas na jakiś może wypadzik mały w góry albo nad morze. A z kim się najbardziej pani lubiła bawić? Oczywiście, tak jak i teraz pewnie, każdy ma swoje grupki przyjaciół, kolegów, znajomych. Tak i ja miałam tak. Pamiętacie, jak się wasi rodzice bawili? Moja mama mówiła mi, że zjeżdżała na sankach, biła się kulkami ze swoją siostrą, bawiła się w chowanego. Tak, jeździliśmy, ale nie były to lodowiska, tak jak są teraz, a jeździliśmy na zamarzniętych taflach, na przykład na polach, na niewielkich jeziorkach. A najbardziej pani z kim się lubiła bawić? To mogę wam powiedzieć, że najbardziej zawsze bawiłam się z chłopakami. Mnie zawsze interesowały zabawy chłopców. Gdzie się pani lubiła bawić? Miałam bardzo duże podwórko, także przede wszystkim na podwórku. W jakie zabawy najbardziej bawiliście się? Najczęściej bawiliśmy się w dzieciństwie właśnie na dworze, na świeżym powietrzu. Bardzo lubiliśmy grać w gumę, skakać na skakance, zjeżdżać z różnych górek, na śniegu, na sankach. A jak lubi pan spędzać czas ze swoją rodziną? Oczywiście, że lubię. Często staram się, choć dużo pracuję, to staram się zabierać swoje dzieci na różne jakieś przejażdżki, często wybieramy się do kina, jeździmy na bajki, bawimy się w domu, gramy w gry planszowe. No ostatnio to troszkę bardziej nowocześnie zaczęliśmy spędzać ten nasz czas i czasami zdarza się, że no gdzieś tam wspólnie z moim synem, jest już trochę starszy, ma 8 lat, to gramy na przykład na konsoli. A jak podobają ci się Wyrwice? Fajnie jest, bardzo fajne zabawy tutaj są organizowane i polecam. A jak się podobają te zajęcia? Są fajne i ciekawe. Są fajne i ciekawe. Czy cieszycie się, że jesteście tutaj? Bardzo, mogę nawet pochwalić tą szkołę. Jest fajnie, kolorowo, no i w ogóle. A ja się cieszę, że przyjechałam do kuzynki i fajna szkoła. A tutaj z kim się bawisz? Z panią Oliwią Pochorecką i z panem Kacprem Pochoreckim. Jacy są wasi najlepsi przyjaciele? Moja Oliwia Pochorecka. Moja koleżanka Marlena i kolega Szymon. Dobrze, czy przyjechałeś sam, czy przyjechałeś ze swoimi rodzicami? Przyjechałem z moimi rodzicami i z siostrą. Jaka najlepsza jest lekcja dla was? Klasyka. Polski. A czy pan mieszka tutaj w Brywicach, czy mieszka pan tam w Szczecinie? Mieszkam w Szczecinie, ale przyjechałem tutaj na tydzień. A gdzie się uczycie? Ja się uczę w szkole podstawowej w Gogolicach. Ja też. A jak na długo pan tutaj przyjechał i jak pan chce spędzić ferie? Jak mówiłem, przyjechałem na tydzień, przyjechałem do mojej babci i mojego dziadka. Czy podoba wam się tutaj? Oczywiście. Bardzo. A z kim lubicie się najbardziej bawić? Ja się lubię z Martyną Pietruchą, Martyną Lebudą i Olką Biel, Natalką Wiącek i Fabianem Kicińskim. A ja ze wszystkimi z mojej klasy. Powiedzcie kilka słów o swojej szkole. Jakie lubicie zajęcia? Komputerowe, plastykę i muzyka. Muzyka, polski, religia. Tutaj może nazwę, z dwa końce. Na supełek. Cicho! Nie mam nic w kieszeni, pusta? Sprawdzam.
Tak? Pusta? I teraz tak, schowamy pusty do kieszeni, nie? Okej. Okay. Widzisz czerwoną chusteczkę? Ja też nie. Byłeś by musiał być tak zwarywany jak ja. Sadzamy w górę. Smutni? I ona znika. To jest niesamowite. Ale jak myślisz, gdzie może być? Kieszeni tam, kieszeni. W kieszeni? To teraz wszyscy razem odliczamy na trzy, okej? Okay? Chwyć jedną chustę. I na trzy pociągniesz razem ze mną, okej? Okay? Uwaga, wszyscy odliczamy. Trzy, dwa, jeden! Jakie zabawy są najlepsze na ferie? Zjeżdżanie na sankach, jak jest śnieg i lepienie bałwana. No, rzucanie śnieżkami, jak jest śnieg, lepienie bałwana, jeżdżenie sankami, no i jeżdżenie na workach. Jak bezpiecznie spędzić ferie według Was? Słuchać się rodziców, nie przychodzić za późno i nie chodzić po niebezpiecznym, zamarzniętym jeziorze. No to samo bym powiedziała. Jak wyglądała szkoła kiedyś, a jak zmieniła się dzisiaj? Moja szkoła miała oczywiście więcej członków i była starsza. Jest teraz odmalowana i prawie się nic nie zmieniło. Jak spędzicie te ferie zimowe? U kuzynki i na dworze. U kuzynów. No i na dworze też. Mam takie kilka pytań. Jakie zabawy według Was są najlepsze na ferie? Najlepsze zabawy na ferie to oczywiście jeżdżenie na sankach, jeżdżenie łyżwami, ale nie po zamarzniętych jeziorach. No i takie różne zabawy, rzucanie ścieżkami. Lepienie bałwana. Nie wiem. Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe? No nie wchodzić na zamarznięte jeziora. Różne takie stawy, oczka wodne. No i oczywiście słuchać się rodziców i nie wracać za późno do domu. Ty wszystko mówisz. Jak to ona mówiła, można tylko w wyznaczonych miejscach jeździć na łyżwach, ślizgać się. Można lepić kulki bez kamieni. Dobra, zadawaj inne pytanie. Jak wyglądała szkoła kiedyś, a jak zmieniła się do dzisiaj? No w tej części teraz, w której jesteśmy, no jej nie było, była tylko tamta część i nazywamy ją nową. No. U nas w szkole, jak była stara szkoła, jak było kiedyś, no to no po prostu było więcej osób, było inne nauczanie, a teraz tu jest więcej lekcji, po 9, po 8. No i po prostu jest mniej osób. A mogłabyście powiedzieć kilka słów o historii tej szkoły? No u nas kiedyś była właśnie mniej, znaczy więcej było uczniów. Teraz jest o wiele, wiele mniej. Kiedyś było po 15-17 uczniów, teraz jest 3 albo 11. No i u nas w szkole, co mogę powiedzieć? Było kiedyś więcej osób, było w klasie po na przykład po 20, a teraz może być po 8, po 5. Na przykład jak w zerówce jest po 5 osób. No i tyle. Dziękuję. To był reportaż ze szkoły Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brywicach dla Hojna24.pl. Oliwia Pochorecka. Natalia Żytkowiak. Oskar Mielko. Martyna Pietrucha, Joanna Mikuć i koniec. Mamy? Mamy.